Opozycja mówi jednym głosem w kwestii powołania komisji śledczej w sprawie inwigilowania systemem Pegasus. Ten głos popierają także politycy m.in. Konfederacji i Kukiz15, poinformował lider PO Donald Tusk. Koalicja Obywatelska liczy na powołanie komisji śledczej w sprawie Pegasusa. Wystosowała już specjalny wniosek, pod którym podpisała się cała opozycja, ale nie tylko, mówi szef PO Donald Tusk. Z tego co wiem, pod tym wnioskiem znajdą się podpisy nie tylko Platformy, ale także posła Kukiza i jego grupy, Lewicy, Polski 2050 i Konfederacji. To powinno, nie wiem, jak i Polskiego Stronnictwa Ludowego także oczywiście. Wypowiedź Donalda Tuska wskazuje, że dokument może zyskać także aprobatę posłów koalicji rządzącej. Okazało się, że jest możliwe, aby do tej idei dołączyli także posłowie, którzy dzisiaj wspierają rząd PiS-u, ale w tej sprawie są gotowi taki wniosek poprzeć, a nawet zgłosić. Paweł Kukiz zaproponował, by komisja poddała kontroli dłuższy czas, który zahaczał będzie także o lata, kiedy to Donald Tusk pełnił funkcję premiera. Ja nie mam nic przeciwko temu. W związku z tym dałem zielone światło, rozmawiałem długo z naszymi posłankami, posłami, z szefem klubu i dałem zielone światło. Proszę bardzo, nie mam żadnego problemu z tym, aby wspólnie podpisać się pod wnioskiem o powołanie komisji śledczej, także z politykami z tej przeciwnej strony. Opozycja, zabiegając o komisję śledczą w sprawie Pegasusa, ma dwa cele, wskazuje politolog Jan Węgrzyn. Z jednej strony chcą nagłośnić ten temat, żeby stał się on jeszcze bardziej medialny i to jest ten główny cel. Drugim celem jest rozwiązanie tej sprawy i uzyskanie bardziej szczegółowych informacji na temat ewentualnego wykorzystywania systemu Pegasus. O tym, że służby stosowały wobec nich nielegalną inwigilację za pomocą systemu Pegasus, przekonani są m.in. senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza oraz prezes NIK-u Marian Banaś. Według medialnych doniesień na liście są także byli politycy PiS Adam Hoffman oraz Dawid Jackiewicz.